Rozprawę do powiedzenia. O jednym człowieku. Posłuchamy, cholera jasna. Tylko nie wiem, które nazwiska, które imię tutaj. A, już wiem. Panie Borysie. B. Borodo. Błotko. Nie. Borodo. Rodo. B. Borodo. Mam taki apel. Rzuć pan tą PO, bo już was mało zostało tam. Garstka na pięć palców policzyć można. Po co panu te zawracanie głowy? Ja mam tu kolegę w Warszczewie. Ma szklarnię. Ma folię. Ma wszystko. Czas rwania ogórków, pomidorów w szklarniach. No, tylko nie róbcie z pomidorów jaj. Bo niektórzy robili jaja z pomidorów. To poważnie mówię. Nie, poważnie. Że zamiast normalne pomidory dojrzewali, to wstrzykiwali. Niektórzy ludzie wstrzykają moc. One gniły, cholera jasna. Wstrzykują, naprawdę. I one w środku jest zielone, a powierzchu czerwone. To naprawdę ci mówię, wam mówię. I nie róbcie takich jaj, żeby... Ogórki kisną. Żeby byli w powierzchu czerwone, a w środku zielone. I wrócę. Jest ten człowiek, chce pracownika i resztę chce. I powiem tak, Borysie Budko, że powiem tak, jest to, rzuć tą do czorta, bo już nie będę się rugać, bo dzisiaj jest rocznica świętego ojca Jana Pawła II. No właśnie. Setna rocznica. To nie będę się rugać. Powiem tak, rzuć tą diabelską, a tak mogę powiedzieć, tą PO. Po co tobie tam się męczyć? To nie dla ciebie. To nie dla ciebie. Pewnie, ale że ty ogółem, już... jeszcze jesteś ogółem... Młodym ja chłopem powiedzieć. Jesteś. Ja jestem normalnym facetem. Ogółem włosów mam jeszcze. Urosły mi, mam swoje lata. Ale ogółem ty jeszcze jesteś za młodym człowiekiem, że po prostu... jeszcze ci nie urosły te włosy do takiego wieku, do takiego działania, jak ty po prostu chciałbyś coś osiągnąć, ale ogółem jeszcze włosów nie masz tyle. I na ten temat ja to chciałem wam powiedzieć i po prostu ja ciebie ogółem nie obrażam. Jestem bardzo chyba solidną osobą i po prostu konkretną, jak to się mówi. Bardzo dużo ludzi mnie ogląda i po prostu... i panie Krzysztofie, może pan coś jeszcze na ten temat? Dobra, dziękuję bardzo za oddanie głosu i powiem tak. Borysie, wiesz co, naprawdę to, co Major powiedział, to jest prawdą, szczerą prawdą. Oglądałem w mediach. Pobiera mnie cholera. Wszędzie oglądałem ciebie, w telewizji wszędzie, że jesteś, to prawda, że jesteś młodym człowiekiem, młodym. Fajnym, ładnym, pięknym mężczyzną. Mógłby założyć sobie, jak kawalerem jesteś rodzinę. Wiesz, i wiesz, zapłodnić żonę, wiesz, wziąć ślub kościelny, cywilny wziąć. Normalnie po Bożemu wziąć. Kinczoro walnąć. Już tam. A jak coś bawić, jak ty się bawić? No cholera, a co, źle powiedziałem? I bo, powiem tak. Major, przepraszam bardzo. Major, już przestań. Odbieram głos. Daj mi skończyć moją wypowiedź, cholera. I ludzie sobie wyobraźcie, jest ten wirus i po prostu róbcie jak najwięcej teraz dzieci, bo tyle starszych ludzi poumierało na tym świecie. Teraz trzeba budować po prostu nowy świat. I na ten temat właśnie ja chciałem powiedzieć i po prostu szanuję was. No i Budkę szanujesz. Kogo? Budkę. Borysa. Borysa? Borys, no chyba ogółem zajebistym człowiekiem jest. Dziękuję za oddanie głosu i powiem tak. To, co Majer powiedział, to jest prawdą, że ty jesteś młodym człowiekiem i tak dalej. I załóż sobie, jak kawalerem jeszcze przy jesteś. Przy tobą jeszcze świat istnieje. O, dobrze powiedział Majorze, dobrze. Że młody człowiek może jeszcze, wiesz, założyć, wiesz, całkowicie, wiesz, wiesz, rodzinę możesz i możesz sobie, wiesz, żoną, później dzieci będą twoje, co Pan Bóg tobie kurwa, da. Trzeba dobrze rżnąć, kurwa, tyle osób narobić. Czy, wiesz, nie wiem,
ja ci powiem, major. Przestań się śmiać z ludzi, bo też ja, zetnę ciebie. Nie śmieję się. Nie, śmieję się. Rżnięcie, ile? To, co to jest? Ile? To jest to, jak to. Ile Pan Bóg da, tyle każda kobieta urodzi. To zależy od Boga, a nie od nas, od mężczyzn, od zapłodnienia. Tylko zależy od Boga. Jaka kobieta ma, jaka ma kobieta zapłodnienie? I powiem tak, że ożeń się, boryj się, be borodo, załóż rodzinkę po Bożemu i tak dalej. I życzę tobie zdrowia, szczęścia, pomysłności. Zrzuć to, naprawdę, ja cię proszę. Ta polityka nie tak jak Małgorzata, wiesz, rzuciła tą waszą partię. I koniec. Po co? Wasz jest tylko garstka na moich 5 palców, na ręce można policzyć. Po co to? Po co wy jeszcze startujecie na prezydenta, na jakichś innych, posłami? Jeszcze jakimś innym jesteście. Po co? Jak wy tak przegrywacie, to co ja mówię, to jest przegrywane, ja mówię prawdę i tak dalej. Ja tylko wystąpię jeszcze w Sejmie, swój immunitet znajdę, udam się do marszałkowej, bo kobieta jest marszałkiem Sejmu i to jest prawda, że kobieta jest marszałkiem Sejmu. To każdy powie, potwierdzi. Pozdrawiam. I naprawdę kobieta marszałkiem. Słyszę się jego później. Tak, kobieta jest marszałkiem. I udam się do niej, do marszałkowej pani i złożę pismo, ażeby PO było całkowicie rozwiązane, żeby nie miało nic, ani do finansowania, ani do niczego. Lepiej te pieniądze przeznaczcie Na dzieci. Na dzieci, dla rolników. Dla osoby w podeszłym wieku. Dla osoby w podeszłym wieku, dla inwalidów. Na Jarkowe. Słucham? Jarkowe. A co to Jarkowe? Nie wiem. 13 pensja. A, no nie. Słuchaj. Na 13 ja jeszcze się zastanowię, ale na tak, na dzieci małe, żeby mieli rodzice, czym dochować dzieci. I tak dalej, i tak dalej. I nie bądźcie takimi ludźmi, wydzieraczami pieniędzy. Z tego powodu, że powiem tak. Nieładnie tak wydzierać pieniędzy i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze ja chciałem...